Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. W końcu nasza długotrwająca zima ustąpiła. Mamy sezon grillowy, połowa maja i wreszcie można było wyjść w plener. Ja Was dzisiaj zapraszam do przygotowania burgerów wegetariańskich. Myślę, że warto sobie urozmaicić właśnie takimi bezmięsnymi burgerami swój jadłospis. A kiedy przychodzą na grilla znajomi, którzy nie jedzą mięsa, to też jest fajny pomysł na grillową potrawę. Ja dzisiaj wykorzystam nowość na rynku, to są kotlety warzywne marki Hilcona. One są dostępne w kilku różnych smakach, dzięki temu, że można je przywieźć sobie bezpośrednio w plener grillowy, to można się po prostu skupić bardziej na tym, żeby przygotowywać już konkretne do burgerów dodatki, a mam dla Was kilka propozycji na burgery wegetariańskie. Ja już tutaj zaczęłam wcześniej oczywiście przygotowania, żeby zdążyć, bo mam bardzo malutkiego grilla, ale to co trzeba zrobić, to co wystarczy zrobić, to po prostu z każdej strony, każdego takiego burgera, każdy taki kotlet warzywny po prostu ugrillować. Do tego jeszcze poprzekrawałam sobie już na połówki bułki. I też te bułki do burgerów, tak jak do klasycznych burgerów, to ta sama zasada jest przy burgerach wegetariańskich. Trzeba podpiec, żeby po prostu było oczywiście bardziej chrupiące. Pierwsze będą burgery z kalafiorem. Na bułkę, która jest już ugrillowana, nakładam teraz kotlety. To, co jest ważne, to żeby tutaj najpierw nie nakładać niczego, co byłoby wilgotne, ale ponieważ ta bułka jest ciepła i ugrillowane kotlety również, to można zacząć od położenia plasterków sera. Ser razem z kotletami troszeczkę jeszcze się rozpuści i będzie taki fajny zestaw, który jest bazą burgerową. Muszę sobie troszeczkę chyba wykombinować z ułamaniem, bo nie zmieszczą mi się dwa na jednej bułce. Trzeba sobie radzić w plenerze, słuchajcie, na to wygląda. I teraz do tego mam przygotowane, już wcześniej w domu sobie wymieszałam, dwa sosy. Jeden sos to jest sos majonezowy z dodatkiem chili. Można tutaj regulować jego ostrość, żeby te kotlety z kalafiora, które są dosyć łagodne w smaku, troszeczkę nim podkreślić. Ale nie będę dawała go dużo, tym bardziej, że też mam jeszcze tutaj ser. Ser jest o łagodnym smaku i taki Wam polecam, dlatego że to sos ma tutaj podkreślić i dodać tej ostrości. Ale jeśli macie sos, który nie jest zbyt ostry, to można zaszaleć wtedy z jakimś trochę mocniejszym serem. Mam już też delikatnie ugrillowane plasterki buraka. Można by było też tutaj wykorzystać buraki kiszone na przykład. Można by było wykorzystać też kiszone ogórki do kalafiora, do łagodnego smaku kalafiora. Kiszonki jak najbardziej będą pasowały. Teraz na to myślę, że można położyć troszeczkę pomidora. Pomidor nada całości troszeczkę też takiego wilgotnego, takiej wilgotnej konsystencji, dlatego że to właśnie wilgotna konsystencja jest też w burgerach czy w kanapkach potrzebna. Ja już kiedyś opowiadałam też Wam, jak zrobić kanapkę idealną, więc polecam, obejrzyjcie sobie też ten filmik. Troszeczkę kolendry do tego. Kolendra, ale może być też na przykład mięta, jeśli za kolendrą nie przepadacie. Może być też na przykład bazylia. Trochę zielonych ziółek, które też podkreślą smak. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię właśnie taki smak świeżości, który jest w kanapce. Myślę, że do tego jeszcze coś zielonego się tutaj przyda. Jakiś listek sałaty. Sałata rzymska będzie idealna. Mogłaby być też sałata lodowa. Zielone w kanapce musi być. Kanapka powinna być, pamiętajcie, kolorowa. No tak, i wysoki się ten burger trochę robi. Jeszcze teraz do tego mam taki mus z awokado. I ten mus też wystarczy wymieszać wszystkie składniki wcześniej. Więc można sobie, tak jak widzicie, ja sobie przywiozłam oba te sosy już wcześniej przygotowane z domu, a to jest mus z awokado z dodatkiem limonki, można też tutaj zastosować dodatek cytryny i też taka wierzchnia warstwa musu spowoduje, że troszeczkę lepiej ta górna część bułki będzie się tutaj trzymać, ale oczywiście, ponieważ to będzie tak gigantyczny burger, to i tak będę go musiała spiąć wykałaczką. Gdzie jest góra mojej bułki? Jest tutaj ładnie przypieczona i mój pierwszy burger jest gotowy. I do tego zaraz przyjdzie burgerowy kotlet roślinny.
już wcześniej został ugrillowany. Także można jeszcze znowu dołożyć połówkę tego drugiego. Na to odrobina pasty tahini. Do tego mam jeszcze świeże awokado, tym razem nie mus, ale plasterki. Myślę, że znowu położę tutaj plasterki pomidora również. Takie pyszne pomidory malinowe to doskonały dodatek do burgeru. Do tego mam sos jogurtowo-cytrynowy. Jeśli będziecie przygotowywać taki sos, ja po prostu wymieszałam wszystkie składniki wcześniej w domu, to pamiętajcie, żeby wykorzystać możliwie najgęstszy jogurt. Ja dzisiaj miałam jogurt domowy, który troszeczkę za krótko mi się robił i jeszcze dobrze nie zgęstniał. A im rzadszy sos, tym ogólnie nie jest dobrze dla burgerów, dlatego że będą rozmiękczać niepotrzebnie bułka. Bułka ma być przecież chrupiąca, bo to jest ugrillowana. Dodam sobie jeszcze tutaj troszeczkę rukoli i była ugrillowana wcześniej na wierzch. Znowu spinam całość wykałaczką i kolejny burger, tym razem z kotletami z marchewki, jest gotowy. Tym razem będzie bez sera, bo ser jest już w środku, w kotletach ze szpinaku, burgery szpinakowe. Ponieważ nie będzie sera, to dodam za to tutaj na spód coś innego. Pewnie znacie ten trik, ale jeśli ktoś jeszcze nie zna, to pokażę taką utostowaną, ugrillowaną bułkę, czy na przykład jak na śniadanie tosty sobie robicie, można po prostu potrzeć przekrojonym na pół ząbkiem czosnku i będzie miała bardzo fajny, charakterystyczny czosnkowy aromat. Teraz na wierzch ułożę burgery, moje kotlety burgerowe. Spróbuję tym razem zmieścić dwa na jednej bułce. Mam sos, tym razem sos jogurtowy z dodatkiem chili, czyli taki troszeczkę ostry, ale nie na tyle mocno jak jego poprzednik. I troszeczkę tego sosu przeleję tutaj na kotlety. Na to świeży pomidor. I do tego mam jeszcze czerwoną paprykę. Ona powinna być ugrillowana w folii, wcześniej zawinięta, ale jest taki fajny sposób, że wystarczy zapomnieć włożyć ją na grilla, kiedy jest zawinięta w folię, i zostawić na słońcu. I wyobraźcie sobie, że ona się po prostu upiekła. Dodam jeszcze czerwoną cebulę pokrojoną w krążki, troszeczkę papryki i liście sałaty. Będzie jeszcze dodatkowa chrupkość. I kolejne burgery mam gotowe. Kolejne burgery to będą burgery w stylu greckim. I mam tutaj już kotlet w stylu greckim, a do tego jeszcze ser feta. Jeśli nie macie fety, to może być inny ser solankowy. Można go dać na spód, a można go też dać na wierzch na mięso. Ja sobie go tak delikatnie rozsmaruję. Tutaj na wierzch będzie kotlecisko. I do tego jeszcze mam oczywiście plasterki pomidora, troszeczkę bazylii i czarne oliwki oraz cebulę. Trochę inspirowane sałatką grecką składniki. A tym razem, jak łatwo się domyślić, jako dodatek jest sos cacyki. Przygotowałam go już wcześniej w domu ze startych ogórków z dodatkiem jogurtu i czosnku. Już mówiłam o tym, że troszeczkę rzadkie dzisiaj będą sosy. Pamiętajcie, to musi być do sosu cacyki jogurt gęsty, najlepiej oczywiście jogurt grecki, trochę cebuli i kolejny burger gigantycznych rozmiarów jest gotowy. Ostatnia propozycja burgerowa, tym razem burger w stylu meksykańskim. Kotlet meksykański ma już w składzie czerwoną fasolę, a ja przygotuję go jeszcze z dodatkiem guacamole. Niech Was nie zdziwi konsystencja. Na blogu znajdziecie przepis, a mój pomocnik oderwany, poprosiłam go, żeby pokroił mi pomidory i są pokrojone w taką dosyć sporą, po męsku, kostkę. Zacznę od tego, że ułożę tutaj na spodzie plasterki sera. Nie mam niestety żadnego sera meksykańskiego, trudno o takie sery w Polsce, ale mam ser hiszpański. Kuchnia hiszpańska wpływa na kuchnię Meksyku, więc myślę, że można w ten sposób po meksykańsku poimprezować. Na to oczywiście ułożę kotlet. Dodam do tego troszeczkę guacamole. I chociaż tutaj w środku jest już pomidor, to chyba nie odmówię sobie dodatku jeszcze dwóch plasterków na wierzch. Do tego dorzucę czerwoną cebulkę, troszeczkę sałaty takiej karbowanej. Sałaty karbowane najładniej wyglądają w kanapkach. Polecam, jeśli chcecie, żeby był efekt wow, to właśnie takie sałaty można dodawać. Dorzucę jeszcze pomidor i myślę, że ostatni z burgerów jest już gotowy.
I oto 5 burgerów o 5 różnych smakach jest gotowych. Moi drodzy, ciekawa jestem, który z nich najbardziej przypadnie Wam do gustu. Czekam na Wasze komentarze. Ja czuję, że ten meksykański skradnie moje serce. Jeśli chcecie zobaczyć szczegółowe przepisy krok po kroku, możecie znaleźć je też na moim blogu na dorota.in. Zachęcam Was też do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i kliknijcie sobie ikonkę dzwoneczka, żeby na bieżąco być z powiadomieniami o nowych filmach. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Do Was pytanie, czy takie wegetariańskie burgery zagoszczą na Waszych stołach, i do zobaczenia w kolejnych filmach.